Witam bardzo serdecznie, minęła 12.30 i przed mikrofonem Maciek Rajfur, audycję realizuje Paweł Krysiak, słuchacie Radia Luz na 91.6 FM. No i co, rozpoczynamy tak jak tradycyjnie o tej porze w sobotę sportowca na luzie. Dzisiaj będzie taki trochę egzotyczny, bo sport czy gość, który uprawia ten, czy sport, który uprawia ten gość, może tak, jest trochę egzotyczny. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Kacprem Grzebielą, jedną z nadziei wrocławskiego klubu piłki stołowej. Piłka stołowa, czyli popularne piłkarzyki, w które na pewno każdy z was gdzieś tam kiedyś spróbował zagrać. Oczywiście była to odmiana barowa, czyli taka czysto amatorska, chociaż może niektórzy z was już liznęli tę odmianę profesjonalną. Jeśli tak, to tym bardziej słuchajcie nas przez najbliższe pół godziny. Przed wami Kacper Grzebiela, prezes, jednocześnie zawodnik wrocławskiego klubu piłki stołowej. Od dłuższego czasu znajduje się w najlepszej dziesiątce polskich zawodników. Trochę wam opowie, co to są piłkarzyki, od czego się zaczęło. No i dlaczego właśnie one, takie dosyć egzotyczne jak na polskie realia. Kacper Grzebiela, zapraszam, sportowiec na luzie. Budujemy taką małą tradycję w tym programie, że mój gość na początku przedstawia się sam i przy okazji podaje swoje największe sukcesy, tak byśmy wiedzieli, co najbardziej sobie ceni, a jak o czymś zapomni, to ja zawsze go gdzieś tam jeszcze dochwalam, więc śmiało. No dobrze, tak więc nazywam się Kacper Grzebiela, jestem zawodnikiem wrocławskiego klubu piłki stołowej. Sukcesów największych to drużynowe Mistrzostwo Polski, które udało nam się z klubem osiągnąć. Indywidualnie w parach z Patrykiem Sawickim również byliśmy najlepszą polską parą na Mistrzostwach Polski. Piłka stołowa, czyli piłkarzyki popularne, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Piłkarzyki można używać jakby oficjalnie, czy... Piłkarzyki jest to nazwa jak najbardziej uważana za taką dozwoloną nawet w środowisku graczy profesjonalnych. Wynika to z faktu, że mało ludzi kojarzy nas z oficjalnej nazwy, czyli z piłka stołowa bądź futbol stołowy. W związku z tym tolerujemy piłkarzyki, aczkolwiek w swoim środowisku stosujemy różne nazwy, bardziej skrócone jeszcze. Piłaki na przykład, bądź chłopki, niektórzy mówią. No różnie się na to... Chłopki to nawet dobrze brzmi. Tak. To nie jest pierwszy akcent piłki stołowej w Radio Luz. W ostatniej audycji 01 do przerwy w niedzielę relacjonowaliśmy turniej piłki stołowej w ramach Ligi Dolnośląskiej. Wtedy to słuchacze mogli się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest ta profesjonalna odmiana, czym się różni od gry barowej. Dzisiaj nie będę tego poruszał, o tym dowiemy się może na koniec, jeśli starczy czasu, bo chciałbym porozmawiać konkretnie o piłkarzykach w twoim spojrzeniu, jak to ujęto na twojej stronie, w spojrzeniu jednej z nadziei wrocławskiego klubu piłki stołowej. A więc, skąd ta pasja do piłkarzyków? No, piłkarzyki jest to, no, powiedzmy, zajawka na życie, można tak to nazwać, dla większości z nas. U mnie, no, ja byłem zawsze zwolennikiem różnych alternatywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Wiadomo, jak to w wieku młodzieńczym spędzało się ze znajomymi sporo czasu, czy to w pubach, w barach, na spotkaniach integracyjnych, nazwijmy to w ten sposób. Wtedy poznało się tak naprawdę i piłkarzyki, i dart, i bilard. Zaczynałem osobiście od darta, bardzo długo grałem w dart. No, całkiem nieźle mi szło, ale nie wchodziłem nigdy w jakiś tam profesjonalizm w tej dziedzinie, po prostu się dobrze bawiłem. No, dart bardzo szybko mi się znudził. Nie było to dla mnie, bo następnie bilard bardzo długo graliśmy dalej, bardzo, bardzo, bardzo lubię. No ale również zrezygnowałem z bilardu w sumie z tego samego powodu. W międzyczasie po prostu zaczęliśmy grać w piłkarzyki. Tam okazało się, że każda akcja to jest i ofensywa, i defensywa, i trzeba się dostosować do przeciwnika. Można mu przeszkadzać w tym, w jego rozgrywce, można skutecznie planować własną.
No i w związku z faktem, że był to sport typu full contact, bo tak się nazywa piłkarzyki, ja od razu przeproszę, że mówię wszystkich profesjonalistów, przeproszę, że używam sformułowania piłkarzyki, ale z racji, żeby każdy wiedział, o czym mówię, dlatego tak mówię. W piłce stołowej oczywiście jest to po prostu inna rozgrywka, inna partia, dlatego mnie tak to zafascynowało. Właśnie, z takim impetem ruszyłeś przed siebie ku profesjonalizmowi. Znalazłem informację, że twoje ulubione zagranie to push. Dobrze wymawiam? Push, pasz? No, tak, push. Bardzo dobrze. Na czym to polega i dlaczego akurat to zagranie tak przypadło ci do gustu? Znaczy się, każdy gra to, co jest dla niego najbardziej skuteczne tak naprawdę. Push jest to zagranie, w którym jednym chłopkiem, tym samym, w którym zaczynamy strzał, przesuwamy tym samym chłopkiem piłkę w inne miejsce i oddajemy strzał w dowolnie wybranym punkcie po to, żeby ominąć przeszkodę w postaci bloku przeciwnika. Czyli całe zagranie wykonujemy jednym chłopkiem, ale możemy je wykonać na praktycznie nieskończoną ilość możliwości, bo można zagrać pusha, czyli przeciągnięcie inaczej też nazywane. Można zagrać krótko, długo, po skosie, prostopadle. No i jak sobie ktoś by rozrysował linię strzałów, jak one lecą wzdłuż stołu, no to matematycznie rzecz ujmując można powiedzieć, że jest to nieograniczona liczba możliwości. Ile czasu poświęcasz tej grze? Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zagościć w czołówce krajowej tak jak ty? Zacznijmy od tego, że się da zagościć, bo może to jest najważniejsza rzecz. Czyli każda osoba, niezależnie od wieku, ma szansę tak naprawdę i nie musi zacząć trenować w wieku, nie wiem, 12 lat, aczkolwiek jak zacznie, no to te szanse są zdecydowanie większe, bo manualność w tym momencie i umiejętność po prostu nauki zagrań jest dużo, dużo wyższa, aczkolwiek tak jak już też wspominałem w wcześniejszych audycjach, umiejętności to jest powiedzmy 25% sukcesu, czyli de facto każdego zawodnika da się nauczyć, żeby do tej czołówki powiedzmy się dostał. Wiadomo, trochę talentu trzeba mieć, żeby być ponadprzeciętnym, ale to nie jest rzecz, która, że tak powiem, blokuje kogokolwiek. Tak więc przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie, już tak konkretnie ile czasu potrzeba, no tutaj właśnie zależy to od tego talentu, bo jedna osoba jest w stanie nauczyć się zagrania powiedzmy w tydzień, dwa tygodnie po to, żeby już coś tam potrafić nim wykonać. Natomiast jednej osobie zajmie to więcej czasu. Ilość czasu, które trzeba poświęcić jest bardzo, bardzo różna, ale nie można się zniechęcać. To jest najważniejsze, bo sukces jest na samym końcu tej drogi po prostu. No ja właśnie chciałbym powiedzieć, że tutaj słuchacze, mam nadzieję, że docenią twoją obecność, bo mamy do czynienia z osobą, która jest ceniona w środowisku podobno za umiejętność przekazywania wiedzy, a więc te lekcje, można powiedzieć, wirtualne, czy też takie na falach, może też się niektórym słuchaczom przydadzą, jeśli będą chcieli rozpocząć swoją przygodę z profesjonalną piłką stołową. Jako prezes Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej patrzysz na tę dyscyplinę także okiem, można powiedzieć, działacza. Czy u was też ci działacze, włodarze klubów, ci co się zajmują tą całą organizacją, mają podobną opinię do tych w piłce nożnej? Czy te relacje między powiedzmy prezesami, działaczami, a zawodnikami są takie bardziej partnerskie? Pamiętajmy o tym, że światem rządzą pieniądze, prawda? Jeżeli zaczyna się płacić ludziom, tak jak jest to w przypadku dużych PZPN-ów i innych organizacji, bardzo duże pieniądze, to tak naprawdę wtedy już przestaje to być pasja, zaczyna to być sposób na życie, zarobek i tak dalej. Wszyscy prezesi w klubach piłki stołowej w Polsce pracują za darmo. Nikt nie czerpie z tego żadnych finansowych korzyści, każdy wykonuje tą pracę, ponieważ jest to pasja i wszyscy dążymy do jednego celu, żeby tą pasją zarażać ludzi. Jeżeli nagle stałby się to sport zarobkowy bardzo, nie wiem jaka byłaby sytuacja, bo prawdopodobnie by też się realia zmieniły, aczkolwiek na chwilę obecną no na pewno nie ma takich relacji. My jako osoby, które działają,
mamy bardzo dobre stosunki z graczami, tak naprawdę... Nie ma się o co kłócić, bo nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, nie ma się o co kłócić, to jest oczywiste. No, podejrzewam, że w związku z naszą niszą tych pieniędzy nigdy nie będzie tyle, żeby można było powiedzieć, że te pieniądze są. Premia 50 tysięcy złotych za jakiś tam miesiąc, to jest rzecz abstrakcyjna. Nasz budżet jest roczny kilka razy mniejszy, więc nie mamy o czym tutaj, tak powiem, rozmawiać, jeśli chodzi o mieszanie, powiedzmy, polityki tak naprawdę, bo to już jest polityka do sportu. My się zajmujemy sportem, pasją i po prostu no nie mamy, że tak powiem, horyzontów finansowych, jeśli chodzi o zarobek. Kto wie, zobaczymy, może po takich audycjach coś się u was tam zmieni i wielkie pieniądze zostaną wprowadzone. Oczywiście mamy na to głęboką nadzieję. Ten sport, nie oszukujmy się, w Polsce raczkuje. Jak bardzo w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie rozwija się najprężniej, jak wielka jest ta różnica i w czym ona jest zauważalna? Poza tym, że oczywiście tam, tak jak już mieliśmy okazję porozmawiać poza anteną, gracze zarabiają już konkretne pieniądze. No, różnic, jeśli chodzi o grę, nie ma za dużych, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, umiejętności to jest tylko 25% sukcesu. Pamiętajmy o tym przez cały czas. To się na pewno wbije słuchaczom. Tak, tak. Pamiętajmy o tym cały czas, ponieważ Polacy wygrywają z Amerykanami i to nieraz się nie tyle udaje, co po prostu rywalizujemy jak równy z równym. Umiejętnościowo odstajemy ze względu na to, że tam gra trzecie pokolenie graczy, tak naprawdę, czyli już wnuki swoich dziadków, którzy kiedyś odnosili sukcesy, trenują, rozgrywają partie, a w Polsce nasze dzieci, czyli naszego pokolenia, zaczęły się rodzić około 4-5 lat temu, no może trochę więcej, przepraszam, jeśli pominąłem jakieś dziecko, o którym nie pamiętałem. W każdym bądź razie, no zanim nasze drugie pokolenie zacznie grać i rywalizować, a no to trochę czasu minie. W związku z tym umiejętnościowo troszeczkę odstajemy, to jest oczywiste, ale jeśli chodzi o grę, strategię gry i całą logikę, czyli ten cały komponent, który generuje sukces, no tak jak mówię, rywalizujemy ze Stanami Zjednoczonymi jak równy z równym. No trzeba sobie powiedzieć, że ta polska reprezentacja naprawdę ma dość wysoki poziom i jest w ścisłej czołówce. Ja chciałem tak z ciekawości zapytać jeszcze o to, czy do tych piłkarzyków, czy do piłki stołowej, żeby już wyrażać się profesjonalnie, trzeba się jakoś przygotowywać w taki sposób nieczysto sportowy, czyli czy można na przykład sobie poprawiać umiejętności, nie wiem, nie przy stole tym piłkarzykowym. Dużą rolę odgrywa psychika, więc może zajmijmy się poza tymi treningami przy stole ukształtowywaniem swojej własnej psychiki podczas wielkich emocji, albo może, nie wiem, ćwiczmy nadgarstki. Trudno mi tutaj podać jakiś przykład, ale czy coś takiego jest w tej waszej dyscyplinie sportu? Czy te treningi to jest trening czysto przy stole, no i tylko tam możemy dojść do jakiegoś poziomu, a potem jak wychodzimy z lokalu, to tak naprawdę wracamy do normalnego życia i no już nie mamy okazji gdzieś tam poprawiać się w tej grze. Znaczy na końcowy wynik, na końcowy sukces, że tak powiem, bardzo wiele czynników ma wpływ, jeśli chodzi o trening. Trening przy stole jest ogromnie ważny, ponieważ trzeba się nauczyć tych zagrań. Trzeba je przetrenować, trzeba je potrafić wykonywać, więc jest to przeważająca część, powiedzmy, czasu, który się spędza na doskonaleniu. Aczkolwiek przeważająca to nie jest 99%, tylko powiedzmy, no nie wiem, z 3/4 czasu trzeba poświęcić na trening przy stole. Ale nie zapominajmy o tym, że turnieje piłki stołowej to są zawody, które rozgrywamy przez około 10-12 godzin dziennie przez 3-4 dni. W związku z tym kondycja fizyczna sama w sobie musi być na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy, którzy nie mają wystarczającej sprawności fizycznej, najnormalniej w świecie w kolejnych dniach grają coraz gorzej, a nie są w stanie utrzymać formy z pierwszych dni. Tak więc no, osobiście trenuję fizycznie w chwili obecnej więcej nawet niż przy stole, bo już ten poziom umiejętności, powiedzmy, osiągnąłem i teraz najważniejsze jest podtrzymanie formy. Tak więc dla mnie trening codzienny, trening fizyczny jest normą. Jeśli chodzi o trening psychiki, no to wiadomo, z psychiką jest ciężko, bo no, wytrenować jako tako jej się nie da, ale bardzo jest ważna wiara w samego siebie i w swoje możliwości, bo w momencie, kiedy
o wyniku meczu decydują naprawdę milimetry i sekundy, to nie można wątpić, tylko trzeba po prostu pamiętać, że się strzeli, tak? Tutaj mogę przydać taki przykład, pozdrowić Patryka Sawickiego, mojego partnera w grze. On zawsze powtarzał, i to mogę powiedzieć, nie ma możliwości, że ktoś mnie obroni. Jeżeli się z takim podejściem podchodzi do gry i do wykonywania strzałów, to naprawdę jest łatwiej. No tak, to podejście jest typowo sportowe. Nie ma nic lepszego niż zaproszenie ze strony samego prezesa, ale nie tylko prezesa, człowieka, który tę dyscyplinę sportu uprawia i jest w ścisłej polskiej czołówce. Chciałbym, żebyś powiedział kilka słów i zaprosił może potencjalnych chętnych, którzy tutaj będą nas słuchać, a którzy chcieliby spróbować swoich sił, tam do was, do klubu, gdzie, kiedy, jak. Tak więc słuchajcie, jeśli chcecie, może tak trochę radiowo, jeśli chcecie zmienić swoje życie, jeśli uważacie, że po pracy czy po szkole siedzenie przed telewizorem czy przed komputerem jest nudne i już macie tego dość, bo na pewno macie, to naprawdę nie ma lepszej alternatywy. Jesteśmy jedną wielką rodziną, która jest otwarta na każdego, bez względu na wiek, i zapraszamy serdecznie do tego, żeby do nas dołączył. Trenujemy każdego gracza, tak więc w każdą środę, godzina 19, klub Obserwatorium, tam mamy swoje centrum treningowe, na dole wejście od ulicy Nowej, to sobie zapamiętajcie, żeby nie musieć wchodzić na sam szczyt, wejście od ulicy Nowej, klub centrum treningowe Obserwatorium, każda środa, godzina 19. Dodatkowo każdy czwartek, godzina 19, w tym samym miejscu rozgrywamy turniej par losowanych. Są to rozgrywki, w których łączymy profesjonalistów z graczami początkujących w pary, i takie drużyny walczą o sukces. Jest to turniej dwóch koszyków, czyli dolosowujemy po prostu gorszych do słabszych. Dzięki temu możecie sobie w praktyce poprawiać swoje umiejętności. To ja może powtórzę za dzisiejszym naszym gościem, Kacprem Grzebielą, czołowym zawodnikiem piłkarzyków w Polsce. Jeśli chcecie zmienić swoje życie, zapraszamy was do podjęcia wyzwania w piłce stołowej. Wrocławianie mają dobry klub pod nosem, a więc nie zwlekajcie. Doświadczonych zawodników także nie brakuje, którzy z chęcią oszlifują nowe talenty. Jeśli macie ochotę choćby tylko zobaczyć profesjonalistów w akcji, zapraszam na stronę www.piłkarzyki-wrocław.pl. Ja już wam dziękuję za dzisiejszą obecność, no i tak jak co tydzień zachęcam oczywiście do wizyty na 91,6 FM za tydzień. Jak zawsze Sportowiec na Luzie o 12.30 i kolejny interesujący gość w studiu Radia Luz. Ja jeszcze dzisiaj chciałbym was zaprosić do obejrzenia finału piłkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem trzech Polaków. Nie przegapcie tego. Przed mikrofonem mówił do was Maciek Rajfur, za sterami technicznymi Paweł Krysiak. Do usłyszenia na 91,6 FM.